oficjalnie zacząłem urlop rok 2018. Ten urlop będzie troszkę inaczej wyglądał niż poprzednie, które też były fajne, bo zrobiło się dużo fajnych rzeczy, ale pojechało się na coś już zorganizowanego. Tak jak byliśmy w Czarnobylu 2 lata temu, czy po Bałkanach zrobić rajd prawie dwutygodniowych. Ten dwutygodniowy, wszystko było fajne, energiczne, ale było to gdzieś już tam kupione, jakby przepis na wycieczkę i jechaliśmy z grupą. Tym razem postanowiłem sobie samemu, postanowiliśmy sobie we dwójkę sami zorganizować właśnie ten wypad. Będzie to wypad nie pod żadne jakieś niesamowite jakieś tam miejsca czy coś takiego, ale będzie to wypad w pełni autonomiczny, tylko z tym, co będziemy mieli w plecaku na kilka dni, bez większego planu zahaczenia kolejnych punktów, no mniej więcej na mapie tylko pozaznaczane, gdzie wypadałoby się rozbić i przenocować, a następnie udać się do następnego punktu, bo wiemy tylko skąd zaczynamy i gdzie chcemy skończyć. Będzie to test mojego nowego plecaka, plecak WZD97, w opiniach na forach bardzo kontrowersyjny pod kątem tego, że jakikolwiek inny plecak o takich parametrach jest lepiej zaprojektowany. A ja będę o tej konstrukcji, bo to jest konstrukcja, bronił pod kątem, że nie ma lepszego plecaka 80 litrów, gdzie kupno to wydatek rzędu 80 zł, a można i taniej. Nie ma ich też aż tak dużo na rynku, troszkę się musiałem naszukać generalnie, ale właśnie chciałbym mieć budżetowy plecak o dużej pojemności i chciałem inwestować jakichś większych, dużych pieniędzy. Wiedziałem, że jego wadą będzie to, że on z definicji nawet nie jest plecakiem, tylko zasobnikiem żołnierskim, bo to jest kontaktowy plecak Wojska Polskiego. Więc wiedziałem, że będę musiał sobie poradzić z największą wadą tej konstrukcji pod kątem systemu nośnego. On jest lekki, on nie waży, on jest tani, ponieważ jest to głównie materiał i taśmy tutaj właśnie, którymi można się wyregulować. Plecy nie mają żadnego usztywnienia, to jest tylko materiał najzwyklejszy, nylon zdaje się, czy też takiego, wodoodporny zresztą, no to jest na plus. Ale już nie takie plecaki powstawały i ludzie sobie dawali z tym radę. Przykładem może być plecak Bundeswehry, który to plecak też nie ma usztywnienia pleców, tam za usztywnienie przychodzi zaprojektowana kieszonka na karimatę składaną w kostkę właśnie też wspomnianej tej Bundeswehry. Więc tutaj zrobiłem dokładnie to samo. Wziąłem karimatę, po prostu pociąłem ją na kostkę, sam sobie zrobiłem karimatę typu kostka swojego to duct tape'em, wsadziłem z tyłu do wewnętrznej kieszeni na plecy. Mam usztywnione plecy, w środku nic nie uwiera, więc ta największa wada jest jakby wyeliminowana. Dalej co zostaje? No brak takich w plecakach takich pełnoprawnych, brak tutaj jakiegoś gąbkowego wyprofilowania z jakimś tam systemem komór powierzchnych, 3D mesh i tak dalej, które mają zapobiegać nadmiernemu płaceniu się pleców. Tak naprawdę ja nigdy nie miałem plecaka, w którym te plecy by nie były spocone. Tutaj po prostu może być to kwestia tego, że przywiera on do pleców i to się dzieje natychmiastowo, a nie zajmuje załóżmy 15 minut, tak jak w konstrukcjach bardziej wysokobudżetowych. Sam plecak jest bardzo fajnie zaprojektowany, można go, podejrzewam, że jak jest skompresowany maksymalnie, to myślę, że ma w okolicach 50 litrów. Ja go tu mam maksymalnie wypakowanego, więc wiem, że tu jest w okolicach 80 litrów. Plecak składa się z komory głównej, z podziałką materiałową ze ściągaczem, gdzie mamy dostęp od spodu plecaka osobny na zamek błyskawiczny. To jest jedyny zamek błyskawiczny w tym plecaku. Reszta to są zapięcia typu Fastex, jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli nie, to takie na metalowe pstryki. Więc na dole idzie śpiwór, może później zrobię jeszcze oddzielny materiał, co na tą wyprawę ze sobą braliśmy. To będzie około 4 nocy. Gdzieś, może być w lesie, może być na polu namiotowym, jeżeli uda się dojść, trafić i będzie jakieś wolne miejsce. To właśnie jest przy tym wyjeździe właśnie fajne, że jest dużo elementów niewiadomych. Nawet nie jestem pewny, czy za trzecią przesiadką ten pociąg, który jest w rozkładzie jazdy, czy on fizycznie jeszcze kursuje. Jak nie, no to dojdzie nam
kredzimy wędrówki na stację, do której mieliśmy przyjechać. Takie emocje. Więc jak wspomniałem, to jest tak, jest jedna komora, na dole jest oddzielnie śpiwór, w środku są podstawowe graty. Na zewnątrz, na górze rzeczy no, szybkiego dostępu, czyli generalnie to jakiś podar coś przeciwdeszczowego, coś w tym stylu. Poza główną komorą mamy trzy kieszenie boczne. Co ciekawe, one właśnie są zapinane, nawet nie na zapinki typu Stex, jakoś tam się z pstrykaczem, tylko najnormalniejsze w świecie zaciągane taśmy. Rozwiązanie mega proste, jak cokolwiek by się popsuło, to jest od razu do wymiany. No uniemożliwia to szczelnego zapięcia tej kieszeni generalnie, więc no tutaj wiadomo, że portfela nie będziemy chowali, że my i tak portfel zawsze w pierwszej linii jest gdzieś tam na spodniach, czyli to tam jakby nie jest żadna kwestia. Mamy za to szybki dostęp do, przede wszystkim tutaj mam woda, będziemy maszerowali przez las, więc przyjąłem, że te 3 litry wody muszę ze sobą mieć na wypadek, gdyby gdzieś przez dzień się nie trafiło na żadną wioskę, sklep czy coś takiego. Więc no 3 litry myślę, że to jest wystarczająca rzecz, żeby przetrwać jedną dobę z marszem i noclegiem i następnego dnia już coś no, trafić się musi. Komora główna ma komin, gdzie generalnie ten plecak jest jakby do tej... To jest jego góra. To co tutaj teraz wystaje, to jest wyciągnięty materiałowy komin, który daje dodatkowe litry. No i dzięki temu właśnie uważam, że mam zmieszczone wszystko, co trzeba. Sam plecak, jako że nie posiada żadnych elementów właśnie no, wygodnych, jest leciutki. On naprawdę ma własną masę pomijalną. To nie jest tak jak zasobnik piechoty górskiej WZ-987, gdzie sam plecak waży 4,5 kg. Zastanawiałem się mocno nad jego kupnem, ale ja sobie pomyślałem, że jeżeli ja kupię 110 litrów coś tutaj pojemności, to ja po prostu to zapełnię, a później się złamię próbując to nieść, więc samo ograniczyłem się litrażem. No jest też różnica w cenie właśnie, 80 zł kontra no 250-280, tak jak patrzę, jak one są te zasobniki piechoty górskiej wyceniane. Możliwość przekroczenia. No teoretycznie istnieje, praktycznie jest to jakoś tak troszkę słabo pomyślane, ponieważ miejsce do przytroczenia tak naprawdę to się znajduje tutaj na spodzie. Tutaj mamy taśmy, dwie, gdzie możemy przyczepić śpiwór, kalimatę czy coś takiego. I to jest jedyne rozsądne miejsce. Za miejsce przytroczenia można rozsunąć tutaj te pasy kompresyjne i zrobić też jeszcze jedną pętlę, gdzie można przyczepić właśnie coś poziomo. Nie zdają egzaminu generalnie pasy do przytroczenia, no bo tak nie zdają, że i tak coś przytroczyłem, ponieważ jest to jedna pętla tylko na jednym boku, więc taka rimata generalnie, no przez to, że jest dobrze ściśnięta, jakoś tam może nie będzie się majtała, jak będzie się majtała, to ją przesunę właśnie tutaj co miejsce, no ale mam ją póki co z boku, to w marszu wyjdzie, jak to będzie mogło iść, tak więc moje boczne pasy kompresyjne to taka ciekawostka, raczej awaryjnie można jak szmatę do kurtkę sobie przewiesić czy coś takiego, ale nie jest to nic tak na sztywno, że jak się będzie skakało, to będziemy z tym jak zrośnięci. U góry również mamy taką jedną pętlę, tylko do... No nie wiem, właściwie co autor miał na myśli, co my do tego byśmy mogli przyczepić. Ja to zwinąłem, żeby się nie majdało generalnie i tyle w temacie. Jest, pomimo prostej konstrukcji, ten plecak jest w pełni regulowany, jeżeli chodzi o system nośny, można sobie to właśnie wyregulować odpowiednio, jeżeli by się właśnie było niskim, wysokim, chudym, grubym. Regulacja jest tutaj, też są kamery regulujące generalnie, więc w pełni po samą sylwetkę czy wypełnienie plecaka można to sobie właśnie podregulować. No, wszystko jest na proste, tasiemkami do zrobienia, więc każda tasiemka osobno to nie jest tak jak system jakiś tam regulacyjny, że mamy tu jedną jakąś tam kasetę i to jeździmy i to wszystko się tam odpowiednio automatycznie nam reguluje. Zrobiłem już wstępny marsz z tym plecakiem. Dwa razy wypełniony właśnie tak pod, tak jak w takiej konfiguracji jak tutaj, jakieś 16 kg. Nie mam jakichś negatywnych uwag. Podejrzewam, że to może ja i starość coś takiego powoduje, że tam to obojczyk zaboli generalnie, coś się nie rozciśnie i tak dalej, ale myślę, że znowu jak za te pieniądze po prostu to te dystanse się poprzechodziło, nie było z ich przejściem problemów. O, tutaj jako ciekawostka do jednego z tych pasów właśnie, do którego nie za bardzo jest jakiś pomysł, no to po prostu mam jeszcze oddzielnie torbę sprzętową.
Torba zutowa generalnie wykorzystywana przede mnie w dwóch sytuacjach. Czasami jest zawsze nawkany na maksymalnie. Jak gdzieś dochodzimy do bazy na nocleg i tak dalej, to zawsze jeszcze brakuje no miejsca na, co by tutaj nie skłamać, na szturopak. Więc to jest idealnie się szturopak tutaj do tego mieści na dojście do noclegu. A z bardziej poważnych rzeczy to mokre poncho czy kurtka przeciwdeszczowa użyta, żeby nie pójść z powrotem do plecaka albo w razie czego mógł sobie szybko wyjąć, to taka mokra po skorzystaniu też sobie z powrotem tutaj trafia, później jak zaczyna padać, to albo się jeszcze raz wyciąga, albo później wyciąga i suszy. Więc ta torba, to właśnie na jutro bym musiał sobie już tutaj ręcznie skompresować z powrotem i złożyć, ponieważ żeby ona się nie majdała, ta torba zrzutowa z Decathlona, swoją drogą polecam, symbolicznie tam 20 zł. No, ona się tutaj zabija. Ona idzie raz do siebie i tutaj ma, o, tutaj ma rzepa. Zwijamy na rzepik. O, i mamy taki niewyróżniający się pakunaczek. W razie czego dodatkowe kilka litrów jest. No i właśnie z takim pomysłem rozpoczynam urlop. Bez żadnych zagranic, wszystko tutaj w kraju. Dużo przejazdów pociągiem, bo lubię pociągi, więc tak sobie zaplanowałem, że pojedziemy pociągami regionalnymi, żeby było ten ciekawiej zobaczyć tam wszystkie nowe tabory, które się w ciągu ostatnich lat pojawiło, bo zaniedbałem troszkę właśnie pociągi regionalne, się najeździłem pendolinami, dartami, firtami na głównych magistralach kolejowych, a te regionalne właśnie PES-y i jakieś właśnie inne wynalazki mnie jeszcze ominęły. Co ciekawe, też będziemy korzystali z usług Arriby kolejowych, oni też mają ciekawy tabor, ale no tutaj odchodzę już leciutko od tego bushcraftowego klimatu. Więc później mam nadzieję, że jeszcze uda mi się nagrać to, co w tym plecaku udało mi się zmieścić. No a tymczasem pora się jakoś ogarnąć i wychilloutować, bo jutro rano o połowie 5 pobudkę mamy. Autobus, 3 pociągi i przy odrobinie szczęścia będziemy w środku lasu już bez konieczności wychodzenia ręcznego, nożnego z miasta, że to ostatnie połączenie faktycznie funkcjonuje. To tyle.